Dlaczego Julia łaziła nocą po tych cholernych rusztowaniach? Dlaczego właśnie komuś takiemu jak ona musiało się to przydarzyć? Zastanawiałem się też, dlaczego Jacek Namolny za 10 tysięcy idiotycznych karteczek obiecywał kupić dla Julii nowy wózek inwalidzki. Wydawało mi się to trochę podejrzane. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej osobie Jacka Namolnego. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, lato. Lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Proszę rejestrować dokładnie, pani redaktor. Za chwilę rozwieję wszystkie wątpliwości z takim uporem wałkowane przez pani kolegów. Podejrzanej prominencji brukowych dziennikarzy. Świetnie, kamera stop. Szefie, gotowe. Gotowe? O, pięknie to przygotowałeś. Teraz to wystarczy, że szef zrobi tak. Tak? Jest! Uwaga! Trzy dwójki. Cztery trójki? Porcelana. Majątek. Dubelek, dubelek. Jaki dubel? Kamera była wyłączona. To włączajcie sami. Bez szefa. Sztuka montażu. Rozumiemy się? Szef się nie martwi. Jeszcze tylko dwie koronki na dole i koniec. Szef zapytał, czy nie wydają się panie zbyt białe? Nie, doskonale harmonizują z błękitem pana garnituru. Proszę zaczekać w poczekalni, aż preparat wyschnie. Szef pyta, czy się kiedyś nie spotkaliście. Szef mówi, że jest pani najpiękniejszą kobietą, jaką udało mu się spotkać od czasu, jak skończył 18 lat. Szef mówi to bezinteresownie. Panie Namolny, proszę, pan pozwoli. Dzięcioł. Szef kazał, żeby ona dała adres i telefon. Słyszała? Cześć, mały. Cześć! Cześć! Zagwiszcz jeszcze raz. No proszę, zagwiszcz.
Fajnie, nauczysz mnie. Chyba, że później. Lepiej powiedz, jak było. Śmiesznie, ale w porządku. Stawię sobie nowe zęby. Taka szczęka to jak nowy Mercedes. Drogi i nie do zdarcia. Wiesz, ciągle myślę, że mógłby oszukać Julię. Płacił gotówką? Nie, czekiem i tylko 25% zaliczki. Fajna jesteś. Powiedz mi teraz, jak zamierzasz sprawdzić na Molnego. Nie wiem, po co mi to. A kto do cholery miałby to zrobić, jak nie ty? Tylko ty jedna znasz się naprawdę na facetach. Tak myślisz? Przecież to widać jak na dłoni. Poza tym na takich facetów jak na Molny to trzeba uważać. A to potrafią robić tylko prawdziwe kobiety. Zastanowię się. Mam dla ciebie wiadomość. Twoja matka zadzwoni, to jeszcze dzisiaj. Głupi żart mały. Przekonasz się. Bądź w domu o 6. Ale miałem połów. Na co się jednak przydała? Niestety obiadu dziś nie będzie. Mama niczego nie przygotowała. Ale to nie jest czwórka. Niemożliwe. Halo? Dziękuję. Babciu. Co? Mama wraca. Razem 11202. 11202, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Pięknie. Ja mam też dla was niespodziankę. Panna Molny zawsze dotrzymuje słowa. Kuratorium zamówiło u niego ten bezcenny instrument, który będzie służył całym pokoleniom. A wózek dla Kuczmańskiej i tak załatwimy. Dyrekcja wystosowała specjalne pismo do opieki społecznej. Ale jak skusisz, to przegrałaś. Dziewczynki, nie widziałeś się Bączka? Poszedł do kościoła. Obiad od pół godziny na stole, tym razem mu naprawdę dołożę. Co to za napad pobożności? Oj, tato, ty niczego nie rozumiesz. Obstawiłem wszystkie możliwości. Dałem na 3 msze. Pierwsza to za Julię, żeby wyzdrowiała. Druga za wygraną w lidze angielskiej. A trzecia? Powiem ci na ucho. Trzecia za ciebie, tato, żebyś w końcu... Proszę wyjąć z ust wszystko, co jest w ustach. To, że właśnie dzisiaj, w Dniu Dziecka, nasza szkoła staje się uczelnią społeczną, ma rangę symbolu. Wysiłek jednego człowieka to sprawił. Prezesa Fundacji Oświatowej Amazonka. Prosimy! Uczyć się, jeszcze raz uczyć. 3 razy tak dla tego hasła. Proszę państwa, różni ludzie
Pytają mnie, co robić. Mówią, że nic z tego nie będzie. Ja mówię eksportować. Z Rosji wożę teraz drzewo do Hiszpanii, które wraca stamtąd jako papier toaletowy. W przyszłym roku chciałbym otworzyć klasy menedżerskie. A póki co w pokoju nauczycielskim zainstalujemy telewizję satelitarną, futbol, baseball, wrestling, a w przerwie MTV. Piękny dzień dzisiaj mamy. My się już chyba znamy, prawda? Pani uczy się w mojej szkole, pani... Beato? Tak. Ja mam na imię Jacek. Proszę bardzo. Widzisz te karby? No to tyle zostaje po uczniach, którzy podpadają. Ale jak to się ma do mnie? Proste. Kupujesz terenikę za 10 dolców, a ja zapomnę o twoim skoku. Dosyć dużo za kawałek drewna. Co ty? Przepraszam. Wujek taniocha, dzieci i wojsko płacą połowę. Beata, odczep się pan, ja nie z tej budy. Do koleżanki przyszedłem. Widziałaś go? Aha. Co oni chcą od waszej szkoły? Nie wiem. Teraz tyle do oświaty trafia dziwnego elementu, że... No dobra, lepiej mi powiedz, jak ci leci z Namolnym. Później ci powiem, bo Janusz po mnie przyszedł. Poczekaj, czekaj. A? Pogadaj z nim. Musi nam dzisiaj pomóc. Dobrze. Cała ta szkoła to kupa smrodu. Wytrzeć to wszystko do ostatniej kropli. Beczki zabezpieczyć. Co to jest? Co to jest? Niech mi tu zostanie tylko jedna kropla, to wynosimy się. Jest! Bączek, poświeć. Nie zasłania! O kurczę. To chyba dwutlenek PCR z domieszką 4-chloroetylenu. To jest silnie toksyczne. Całe miasto. Czekajcie. No pokaż. To bardzo toksyczne związki. Przy tym cyjanek to kola. I on to trzyma w beczkach u nas w szkole, w sali gimnastycznej. Dokładnie. Bezczelny facet. No i co z tym zrobimy? Najlepszy byłby strajk. Ale o tym będą musieli zdecydować wszyscy. Cicho, cicho. Poczekajcie, poczekajcie. Beata ma głos. Beatko. Nie wierzę. Chcecie po prostu wszyscy wyjść na boisko, tak? Jak stanie na boisku, może w ogóle załatwić jakąś sprawę? Może zadzwonimy po telewizji albo radio. To trudna decyzja. Przed każdym pokoleniem stają nowe dylematy. No dobra, więc co mamy robić? Tego nie mogę wam powiedzieć. Decyzję musicie podjąć sami. Ale najpierw zapytajcie siebie, dlaczego? Według mnie to jest draństwo i już. Pan profesor Jeleński proszony jest do gabinetu dyrekcji. Natychmiast. Ciekawe. Przepraszam cię na chwilę.
Proszę pana, proszę oddać klucze od toalety i od biurka. Jest pan zwolniony. A okres wypowiedzenia? A prawo pracy? Jakie prawo pracy? Proszę pana, to jest fundacja prywatna. Tu są inne obyczaje. Tak. Przyszedłem się poradzić. Możesz mi podać to pudełko? Jasne. Po co to robisz? Spalę je, nie będą mi już potrzebne. Nie wygłupiaj się. Oddaj. To powiedz, że żartowałaś. Żartowałam. Muszę je wyczyścić. Zaraz, zaraz, to dobry pomysł. Z tymi butami. Co to za rozruba tam jest? Co to się dzieje? Pojęcia nie mam. Co pojęcia nie masz? I ty tu rządzisz? Przyrodę. Wykupił cały rzepak w naszej okolicy. Ja sam pochodzę z rolniczego regionu i dlatego sprzedałbym mu wszystkie moje owce i krowę. No widzisz, wszyscy mnie lubią, tylko nie ty. Ty jesteś ten Don Quixote? Raczej Sancho Panza. Ideały, bracie, to przegrana sprawa. Teraz przyszły takie czasy, że nie wartość ludzi się liczy, ale ich cena. Ty mi się podobasz, Malinowski. Jesteś hardy, lubię takich. Jestem skłonny ci wybaczyć. Mogę nawet kupić wózek tej twojej dziewczynie.
Jaki jest twój iloraz inteligencji? Minus 12. Śmieszny jesteś. Nie wiem jeszcze, co z tobą zrobię. Na razie cię nie wyrzucam. Możesz odejść. Przyjemnych marzeń. No, a teraz żabcia skacze do basenu. Rozkazywać to mi możesz w pracy, a nie w domu. Nie marudź, do basenu. Ale... do basenu, nie marudź, żabka. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz pod wodą. No. Orajo! Miejsca tutaj jak w hangarze. No cóż, jak to mówią, tylko dla orłów. Ten obraz to chyba do góry nogami wisi. Patrzę na to, kiedy ćwiczę jogę. Dziękuję. A to zdjęcie? To dedykacja od Wenus. Byłem wtedy w niej bardzo zakochany. To wtedy już flamastrami pisali? Tak, dopiero potem straciła obie ręce. A generał? Generał dostał wtedy upragnioną trzecią gwiazdkę. Chodźmy dalej. A teraz pokażę pani moją największą tajemnicę. Sezamie, otwórz się. Mam tutaj różne kostiumy kąpielowe w różnych rozmiarach, fasonach dla dziewcząt szwedzkich, niemieckich, radzieckich i czechosłowackich. Może przymierzysz któryś? Ja nie namawiam. Moja mama dała mi listę rzeczy, których nie powinnam robić w czasie pierwszej randki. Do widzenia. Aha. Ukłony dla mamusi. Jak było? Tak. Znacie bajkę o Alibabie i 40 rozbójnikach? Ten bałwan ma w lodówce wszystko w swoim ulubionym kolorze. Błękitnym. Czasami pokazuje to panienkom. Nie ma ludzi doskonałych. Obroniłbyś mnie swoim pistoletem? Pewnie. Przecież to dziewiątka. Szty! Odbiło ci? Dzięcio. Tak, szefie. Ile ja ci płacę? Tylko mów prawdę, to nie urząd skarbowy. Dychę, szefie. No, widzisz? Potrącam ci 3 bańki na renowację obrazu. A ty, żabcia, nie fikaj. Do wody. Wracaj do basenu. Kochana Beatko, córeczko, wybacz mi moją decyzję. Poznałam kogoś, on zabierze mnie do Ameryki. Mogę nawet nie wrócić. Uważaj na siebie, twoja kochająca mama. Ani ja, ani babcia nie ruszyłyśmy nigdy tych twoich dolarów. Zostałam sierotą, to znaczy chyba jeszcze nią jestem.
Nigdy już mi tego nie rób. Mamo. No i fantastycznie. Mój komputer to wszystko przewidział.